Podczas rozmowy rekrutacyjnej często padają trudne pytania. Jednym z nich jest na przykład pytanie o nasze wady. Pytanie to jest zadawane przez pracodawców nie dlatego, aby nas pogrążyć i o tym trzeba pamiętać, ale żeby sprawdzić, jak reagujemy w sytuacjach stresowych i jak radzimy sobie, jeśli chodzi o właśnie sytuacje problemowe. Wymaga też naszej kreatywności, więc warto zaznaczyć jakąś wadę, która nie jest warunkiem koniecznym na naszym przyszłym stanowisku, więc możemy podać coś naprawdę neutralnego. Taka sprawa jak, że czasami zdarza nam się za długo posiedzieć w nocy, mieliśmy jakąś ważną sprawę, rano czujemy się zmęczeni, ale eliminujemy to, prawda, szybkim, rzeźkim spacerem i poranną kawą. Innym pytaniem, które może być zadane przez pracodawcę, a jest dość trudnym pytaniem, jest pytanie, dlaczego chcemy zrezygnować z poprzedniego stanowiska. Tutaj powinniśmy się stanowczo wystrzegać tego, aby opowiadać, źle się wypowiadać na temat naszego zeszłego pracodawcy, ponieważ pokazuje to nas jako osobę konfliktową i nasz pracodawca może się zrazić, tym bardziej, że będzie myślał, że w przyszłości również będzie mogli się wypowiadać o nim. Tutaj należy podać takie przykłady jak chęć rozwoju, ponieważ w naszej firmie osiągnęliśmy taki pułap, gdzie już bardziej nie możemy awansować. Chęć pracy w większej korporacji, bądź chcielibyśmy zmienić troszkę zakres naszych obowiązków, rozszerzyć tematykę, w której chcielibyśmy pracować. Kolejnym pytaniem jest często zadawane przez pracodawców, co twój aktualny pracodawca przełożony chciałby ciebie doskonalić? Jest to również pytanie podobne jak pytanie o nasze wady, sprawdź naszą kreatywność i tutaj zalecałbym nie podawać rzeczy, które chcielibyśmy usunąć, natomiast rzeczy, które naprawdę możemy udoskonalić. Jeśli jesteśmy sprzedawcami, mamy bardzo dobrą sprzedaż, możemy powiedzieć, że ta sprzedaż zawsze mogła być lepsza. Chcielibyśmy poszerzyć zakres naszej firmy na nowe rynki. Moglibyśmy powiększyć zespół sprzedaży. Możemy powiedzieć, że chcielibyśmy nauczyć się kolejnego języka, aby móc, prawda, współpracować z zagranicznymi firmami, z którymi obecnie nasza firma jeszcze nie współpracuje. Więc zalecam tu podanie jakiejś naszej dobrej cechy, którą można jeszcze podnieść, prawda, do poziomu prawie że perfekcji, natomiast nie mówić o jakichś wadach, które należy niwelować. To są takie podstawowe rady, których możemy Państwu udzielić, a które mogą naprawdę często przechylić szale na naszą korzyść i uzyskać wymarzone stanowisko.